Cześć i czołem, z tej strony Rafał z kanału Olo76. Dzisiaj postaram się z Wami poskładać szafkę dolną, która będzie miała trzy szuflady. Szafka będzie miała wysokość 720, głębokości 500 i szerokości 500 mm. Do tego będę miał trzy fronty. Ten najmniejszy będzie miał 140 mm i dwa fronty o wysokości 284 mm. Jak mogliście zauważyć teraz, albo możecie zauważyć teraz w tym momencie na przebitkach, tyle formatek tutaj jest potrzebnych do tego, żeby złożyć wszystkie potrzebne elementy, żeby ta szafka miała ręce i nogi. Wszystko będzie na systemie Blum Tandem, czy jakoś tak się to nazywa, zaraz Wam przeczytam dokładnie. Tandem Box, o, w ten sposób obciążenie 30 kg Made in Austria. Na samiutkim początku naszą formatkę na dno musimy sobie przejrzeć z obydwu stron, żeby znaleźć tą lepszą, a na tej gorszej, która będzie od spodu, będziemy przykręcać swoje stopki, które będziemy tutaj za chwilę mocować. Ale żeby było ładniej i symetrycznie, to tak, na kątowniku ustawiamy sobie 3 cm od brzegu i znaczymy miejsce, w którym będą przykręcone nasze stopki. I tak z wszystkich czterech stron. Po natrasowaniu musimy sobie rozłożyć nasze stopki. Znaczy musimy, nie musimy. Ja sobie zawsze je rozkładam, jest po prostu wygodniej. I teraz tak, nasze stopki, miejsca, które należy przykręcić do naszego dna z szafki, mają tutaj w tym miejscu takie wycięcie pod kątem 90 stopni. I po to nam jest to natrasowanie, żeby się wyłożyć właśnie w tym miejscu. I w taki sposób wszystkie cztery stopki będziemy mieli ładnie, symetrycznie rozłożone. Jeżeli nie macie wprawy w ręcznym wierceniu, w takich otworkach, przykręcaniu wkrętów, możecie sobie użyć wiertła z tuleją prowadzącą i dosłownie trzeba sobie zaznaczyć tylko i wyłącznie same punkty odwiercania. Mamy nasze cztery punkty zaznaczone i teraz ja do tego używam wkrętu 4x20 i pod kątem, bo płyta jest 18, ale tutaj wiercąc od góry, no tak nie do końca musi to być. Można spokojnie 4x20 użyć i pod kątem je po prostu wkręcić. I nasze mocowanie stopki mamy już przykręcone. Powtarzamy na każdej stronie to samo i przechodzimy do następnej czynności. Dobrze, jak naszą podstawę mamy już zrobioną, stopki przykręcone, czas teraz przykręcić nasze dwie ściany, nad którymi w zasadzie tak się zastanawiam, dlaczego w większości przypadków ten proces jest przykręcany odwrotnie. Bardzo często ja Wam pokażę, o co mi chodzi, jeżeli chodzi o boczne ściany. W większości przypadków spotykam się z takim przyłożeniem naszych podstaw do naszych ścian, do podstaw naszej szafki. Dlaczego? Przecież takie przyłożenie szafki powoduje, takie złożenie szafki powoduje, że na tej szafce będzie nam wisiał blat. Wszystkie rzeczy, które są w szafce, tutaj będą, pamiętajmy, że tutaj będą jeszcze trzy szuflady. One będą robiły dosyć dużą wagę. Na tym jeszcze niejednokrotnie będzie leżał cały dosyć długi blat. Fakt jest, że to będzie rozłożone na ileś tam szafek, ale jeżeli nie będzie, z czasem się okazuje, że te szafki po prostu są, według mnie, są zbyt mocno obciążane. Bo nawet jeżeli damy tutaj trzy konfirmaty, czy trzy jakieś wkręty, bądź będziemy to kołkować, obciążenie, płyta nie jest na tyle wytrzymała, żeby to tutaj tak spokojnie sobie te obciążenie znosić. Według mnie szafki powinny być
skręcane, zakładając dwa boki na podstawę szafki. I od spodu kręcimy konfirmat. Faktem jest, ja mam teraz nieoklejone tutaj boki, ale te boki mi nie przeszkadzają, gdyż to będzie wszystko zabudowane i tego kompletnie nie będzie widać. Więc w tym momencie nie ma sensu generować sobie gdzieś tam kosztów, jeżeli chodzi o oklejanie samych boków. Bo po co? Co innego, jeżeli macie szafkę, która będzie Wam gdzieś wystawała i będzie gdzieś widoczna. W tym momencie tak, po pierwsze oklejamy sobie bok, bo będzie on widoczny. Ewentualnie możemy zastosować coś a la blendę, bądź zakończenie naszego zestawu szafek. Załóżmy blatem, który macie za waszymi plecami. Za kamerą stoi blat i po prostu z blatu robi się nogę, bądź z innego koloru można zrobić ładną płytę, zakończyć i w tym momencie byłoby cacy. Dla mnie jest bardzo nielogiczne to stawianie właśnie w taki sposób, że dostawiamy do boku i drugi też do boku i w tym momencie cały ciężar tych dwóch płyt plus wszystkie szuflady, ewentualnie półki, fronty i na to jeszcze blat, obciążenie, niejednokrotnie będziecie wchodzili, bądź małżonki będą wchodziły na ten blat, żeby ściągnąć coś, nie wiem, z góry, umyć szafki, umyć płytki, bądź coś takiego, to jest obciążenie. Dlatego według mnie tutaj to powinno być zrobione właśnie w taki sposób, że boki nakładamy na blat, na dno naszej szafki i od spodu kręcimy jakimś systemem, a nie w taki sposób, jak to pokazałem. Także lecimy dalej. Dobrze, przykładamy sobie boczek do naszego dna na wiertarce. Wiertło do konfirmatów. I jedna strona skręcona. Od góry szafki przykręcamy dwie takie wąskie deseczki, listewki, które potocznie są nazywane cargą. Tutaj ze względu na to, że nie ma potrzeby kładzenia całej płyty, to też i ze względów oszczędnościowych, żeby to wszystko nie kosztowało pierdeliarda złotych polskich monet, można przykręcić takie dwie wąskie deseczki. One mają za zadanie trzymanie całego korpusu w ryzach, żeby to się nie rozleciało. I też przykręcamy to normalnie na konfirmaty. Ja sobie tutaj wspomogłem ściskiem, żeby mi się to tutaj nie rozlatywało bez potrzeby. Dwa szybkie odwierty. I tak wszystkie strony, żeby to miało ręce i nogi. System Bluma do szuflad przewiduje na dno zastosowanie płyty 16 mm. Ja ze względów oczywiście ekonomicznych nie ma sensu kupowania płyty, bo będziemy mieli dosyć duży odpad, który będziemy musieli również kupić i w zasadzie niespecjalnie do czegoś nam się przyda. Tutaj zastosowałem płytę 18, ale to powoduje to, że muszę zastosować pewien zabieg polegający na sfrezowaniu z dwóch stron tej płyty. Zmierzyłem sobie tutaj to wcześniej. System Bluma tutaj ma taki rowek, w który ma wejść nasze dno szuflady. I tutaj ogólnie rzecz biorąc wychodzi niecałe 17 mm. No tam jest 16, można powiedzieć 16,5 mm. Tak mierząc takim przymiarem, takim liniałem. Dlatego my się tutaj obniżymy o 2 mm w dół. Ja sobie to jeszcze na jakimś testowym takim kawałeczku zrobię, żeby to weszło mi to w miarę tutaj ciasno. A jak nie wyjdzie, no to wyjdzie luźniej, nie? No i tak później to się przykręca od tego. Ale lepiej, żeby wyszło ciaśniej i poprawić 10 razy, niż raz mielibyśmy gdzieś coś zepsuć i wtedy byłoby do bani. Co nie? Dobra, to lecimy. Ja do tego zastosuję taki frez. O, coś takiego. To są akurat nie frezy z Wolfcrafta. Także tutaj spokojnie można frezować. Ciekawy jestem, jak sobie poradzi z tym, żeby mi za bardzo laminatu nie wyszczerbić.
mimo wszystko, że tego nie będzie widać, bo będzie to dno szuflady, no to ładnie by było, żeby nie poszczępiło zbytnio tego laminatu. Chciałbym, takie mam swoje życzenie. Jak to wyjdzie, no, zobaczymy w praniu. Dobra, frezujemy. Frezowanie wyszło, można powiedzieć, całkiem przyzwoicie. Nie mam tutaj żadnych wyszczerbień. Na drugiej szufladzie mam troszkę wyszczerbień, ale to ze względu na to, że troszkę się pośpieszyłem i no, gdzieś tam jednak wyszły te wyszczerbienia. Ale teraz co? Okazuje się... Zrobiłem sobie tutaj od wewnętrznej strony szuflady takie wyszczerbienie, a było to spowodowane tym, że tutaj w tym miejscu, w tej prowadnicy, od tylnej strony jest taki języczek. Ja o nim zapomniałem i przy takim próbnym wkładaniu, no, okazało się, że mi wyszczerbił. Dlatego ja sobie ten języczek wyprostowałem. Wydaje mi się, że on tutaj, on do czegoś służy, ale no, mi jest tutaj niepotrzebny. Dobra, teraz musimy złożyć sobie tą szufladę. To jest strona spodnia, dlatego ten srebrny element tego boczku musimy ładnie tutaj wkomponować. Dlatego trzeba go tutaj zlicować, bo tutaj mamy przód, a tu, gdzie jest ten szary plastik, będzie nasz tył. Wchodzi dosyć ciasno, ale nie rozgina nam samego boczku. Tak. I teraz trzeba to skręcić wszystko wkrętami. Ja do tego używam wkrętów 4x16 i tu wchodzą 3 wkręty. To samo z drugiej strony będzie. Przykręcamy nasze wkręty. OK. I lecimy z drugą stroną. W drugiej stronie, tak jak mówiłem, tutaj jest taki języczek. Ja ten języczek prostuję, żeby mi nie skaleczył drugiej strony dla odmiany. Ze względu na to, że tu jest 2 mm tylko opuszczone, to tutaj ta wnęka jest dosyć ciasnawa. Można to zrobić takim fajnym, o, licując sobie tutaj z przodem, bo to jest przód. Robimy tak, taką dźwignię. Tak z ukosa. No. Czasem trzeba się uszarpać przy tym. O. Tak. O, i ładnie zlicowane. Następną czynnością jest wsunięcie w taki klik, w ten szary plastik, takich mocowań do plecków naszej szuflady i po prostu trzeba to przyłożyć. Cyk. Cyk. Drugą mamy wsadzoną. I teraz nasze plecki przykładamy i trzeba to skręcić. Tutaj już nie 4x16, tylko 3,5x18, albo w zasadzie 3,5x16 też może być. I plecki mamy skręcone. Jak już mamy wszystko poskręcane, jeżeli chodzi o korpus, przychodzi czas na prowadnicę. Szuflady również mam poskręcane i czekają na swoją kolej. Nawet widać, o, tu w tym miejscu stoją. Prowadnicę pierwszą można gdzieś tam szukać w tych wszystkich instrukcjach obsługi i montażu z samego Bluma, ale można też zrobić w taki sposób, bez wymiarowania specjalnego. Płyta pilśniowa przykładamy na tył, przykładamy naszą prowadnicę. I teraz tą prowadnicę trzeba odsunąć o 10 mm od brzegu naszej
naszego korpusu. Tylko jest jeden problem, bo mam korpus położony tu od tyłu, także muszę to odwrócić. Także jeszcze raz, sorry za pomyłkę. Teraz tak, prowadnica. Pomiędzy prowadnicę a dno przykładamy naszą płytę. Teraz taki kątownik, który też bardzo często jest stosowany gdzieś tam w meblarstwie. On z jednej strony ma 10 mm, z drugiej 20 z tej szerszej. I tą 10 mm ścianką przykładamy do boku korpusu i odsuwamy całą prowadnicę i przykręcamy wkrętami. Z drugiej strony prowadnicę przykręcamy identycznie tak samo jak z pierwszej. Przykładamy naszą pilśnię, przykładamy prowadnicę, odsuwamy okątowniczek. To jest najlepszy przyrząd na świecie. Jeszcze o tym nie wiecie. I wkręt. Raz. Dwa. Prowadnica mam przykręcone. Szuflada. Wkładamy do środka. Ciach. I takim sposobem parter mamy przykręcony. Zamontujemy teraz górną szufladę i do tego również nie będziemy wykonywali żadnych pomiarów, ale wykorzystamy plecki naszej szuflady. Tutaj z tyłu mam plecki, ja już je miałem przykręcone, odkręciłem sobie je ponownie. One mają szerokości 80 mm, szerokość, wysokość, w zależności do czego będziemy to stosować. I teraz tak, przykładamy nasze plecki do górnej cargi, do tego przykładamy naszą prowadnicę, nasz słynny kątowniczek, odsuwamy 10 mm i przykręcamy naszą prowadnicę do korpusa szafki. Raz. Dwa. I trzy. Z drugiej strony z prowadnicą robimy identycznie to samo. Przykładamy 80 mm. Jeżeli macie i na innych wysokościach, to te plecki wykorzystujemy o innej wysokości. Kątowniczek 10 mm od brzegu. Wkręty. Jeżeli się coś ruszyło, to poprawić. I nasze prowadnice są przykręcone. Zobaczymy teraz, czy ta szuflada będzie pasowała. Dobrze, i zobaczymy teraz, czy to naprawdę będzie pasowało. Jak widać, bez pomiarów też można. Zastanawiam się teraz jeszcze, jak z tą trzecią szufladą. Tu zaraz coś wykminię, ale tutaj podejrzewam, że posłużę się jednak wymiarem. Chyba się posłużę wymiarem. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o prowadnicę ze środkowej szuflady, no to tutaj nie będę zbytnio kombinował, gdzieś musiałem się posiłkować przepisami z katalogu Bluma, można sobie to tam gdzieś znaleźć. Było troszkę szukania w internecie, ale znalazłem. I tutaj ogólnie rzecz biorąc, od dna szafki naszego korpusu musimy mieć z obydwu stron 285 mm wysokości z jednej i z drugiej strony. Oczywiście stosując odległość od brzegu korpusa 10 mm, także ustawiamy sobie to w taki sposób, żeby było równiutko i przykręcamy wkrętami. I mam nadzieję, że będzie pasować i że nie pomyliłem żadnych wymiarów, bo to może być strategiczne. Także lecimy z tym koksem, przykręcamy pierwszy wkręt. Starając się nie przesunąć naszej prowadnicy. Troszkę się ruszyła, ale zaraz sobie to zmierzę i zobaczę, czy jest 285. Jest równiutkie 285. Teraz ważne, żeby z tamtej strony przykręcić to w taki sam sposób. Prowadnicę, jak widzicie, już mam przykręcone. Ja mam nadzieję, że to się uda wszystko. Przymierzymy sobie naszą szufladkę.
zaskoczyło. Wyciągamy. Chyba działa, nie? Wszystkie trzy działają. Pięknie. Mnie się podoba. Powiem wam, że robię to pierwszy raz, żeby nie było, że jestem jakimś profesjonalnym składaczem mebli. Czasami jeżdżę do mojego przyjaciela, kolegi, z którym od lat z moją małżonką i jego małżonką utrzymujemy kontakty mocno towarzysko-imprezowe. I jeżeli potrzebuję pomocy, to czasami do niego jeżdżę i mu pomagam. A tutaj ogólnie rzecz biorąc, no to no taką metodą troszkę prób i błędów. Nie miałem okazji nigdy u niego składać, nie dał mi, chyba mi nie wierzył, że potrafię. Teraz mi jeszcze zostaje skręcenie frontów, także nie cieszcie się tak zbytnio, tak jak ja się cieszę, jak szczerbaty na orzech. Cieszę się jak dziecko, że się udało. Dobra, lecimy dalej. Przyszedł czas na mocowanie naszych frontów. To jest taki łącznik, który należy tutaj wcisnąć do środka. I po wciśnięciu, z tego co wyczytałem w instrukcjach, ma być zasada 32 mm. To znaczy miarka i od brzegu naszego korpusu do osi naszych otworów w tych mocowaniach frontów ma być z jednej i z drugiej strony 32 mm. Jeżeli to mamy, to przenosimy sobie ten wymiar na front i mierzymy drugą rzecz. A drugą rzeczą to jest, zakładając, że będziemy mieli front zlicowany z podstawą naszego korpusu, mierzymy sobie tutaj, mi wychodzi w tym momencie 72 mm. I te dwa wymiary, 32 i 71, przenosimy do pierwszego otworu. Przenosimy na pierwszy front. O, w ten sposób miało być. Najpierw wymiar 32 mm. Raz i dwa. Teraz 72 mm. Pierwszy nasz otwór z uchwytu. 72. I możemy sobie przykręcić te nasze uchwyty. Żeby było bardziej precyzyjnie, to jak już mam przykręcony uchwyt pierwszym wkrętem, to teraz, żeby się specjalnie nie bawić zmierzeniem, jak drugi wkręt ma być wkręcony, żeby ten nasz uchwyt był precyzyjnie równo przykręcony, wykorzystam do tego taką suwmiarkę traserską. One są do dostania gdzieś tam na internetach różnych. I teraz tak, dosuwam sobie tą suwmiarkę do mojego brzegu frontu. Ona jest metalowa, dlatego trzeba uważać na fronty, żeby ich nie pokaleczyć, ale jeżeli ona jest dobrze zrobiona i nie kupić jakiegoś totalnego badziewia, no to w tym momencie będzie ok. Dosuwamy naszą suwmiarkę do brzegu naszego uchwytu. Blokujemy suwmiarkę i przesuwamy troszkę do góry. Ciach. I wiem, że uchwyt mam przykręcony i wypoziomowany równo. I teraz do tego wkręty 3,5 razy 20. Wszystko ładnie złapane. Druga strona tak samo. Możecie sobie zobaczyć, jak to od początku tutaj robię. Wkręcik na samym początku przykładam do mojego rozrysowania. Delikatnie sobie robię punkcik, tak żeby ładnie mieć prowadzenie samego wiertełka. Teraz wkręt wkładam w uchwyt. Przykładam do mojego napunktowania i przykręcam. Ok. Mam przykręcone. I teraz powtarzam tą samą operację, co wcześniej. Tak. Blokuję suwmiarkę, ustawiam
i drugim wkrętem przykręcam nasz uchwyt. Można sprawdzić jeszcze, czy jest wszystko poprawnie zrobione. Jest. I możemy zakładać pierwszy front. Frącik ląduje w szufladzie. Pięknie strzelił. I ślicznie działa. Pozostaje kwestia później regulacji góra-dół, lewo-prawo, ale to już dopiero wszystko, jak będzie kuchnia stała i szafka domyślnie na swoim miejscu. Także ja się teraz zajmuję pozostałymi szufladkami. Przy drugiej szufladce robimy to samo. Wkładamy nasze mocowania frontów. Raz, dwa. Zamykamy szufladkę. Najbardziej uczęszczany i najbardziej potrzebny przyrząd, pomocnik na warsztacie to jest płyta, tak zwane plecki, chyba pilśniowa, tak się chyba to nazywa. Płyta pilśniowa. Przykładamy sobie do jednej strony i musimy zmierzyć dolny otwór. ...65, możemy sobie kontrolnie sprawdzić tutaj z drugiej strony, czy to będzie to samo. Dokładnie, 65, ok. I teraz przenosimy te 65 na front, plus stałe 32 mm. To znaczy się to samo, co widzieliście na poprzednim ujęciu z dolnego frontu. I będzie dobrze. ...32 i 65 od dołu. Raz i dwa. Jak widzicie, moją szafkę mam już zrobioną. Wszystkie trzy szufladki są ładnie osadzone i ładnie wszystko pracuje, tak jak powinno. Później już tylko regulacja z tej i z drugiej strony, ale to już tak jak wcześniej wspominałem, na miejscu, jak już będzie cała kuchnia montowana, żeby ładnie wszystko wypoziomować i wtedy dopiero bawić się ustawianiem frontów. I na sam koniec cyk, taka zaślepeczka tutaj, żeby ładnie to zasłonić. Na razie wrzucam do szufladki, zamykam i kończę tą ładną szafkę. Myślałem, że pójdzie mi dużo, dużo gorzej, ale no koniec języka za przewodnika. Wszystko można ogarnąć. Dobra, prawie wszystko można ogarnąć. Zostawcie, podzielcie się komentarzem, w jaki sposób wy wykorzystujecie potencjał swojego warsztatu, jakich narzędzi używacie, bo tak jak wcześniej wspomniałem, jeden z najczęściej używanych pomocników w warsztacie, płyta, to jest odpad wykorzystywany na plecki. O właśnie, tu mi jeszcze zostały plecki do przykręcenia, ale to już jest tylko kawałek płyty, nie trzeba robić o tym filmu. Dobra, z tej strony Rafał, pozdrawiam z kanału Olo76. Zaglądajcie do opisu pod filmem. Tam są różne inne filmy w tematyce właśnie skręcania mebli kuchennych. Bo akurat ja skręcam swoją kuchnię. Pozdro, nara, trzymajcie się. Ciao. Plecki.